Sprzęt elektroniczny warto wymienić dopiero, kiedy nasz obecny model przestanie nam wystarczać. Dobrą okazją na przegląd elektroniki i potencjalne wymiany jest koniec umowy u operatora. Dzisiaj sprawdziłem, jakie smartfony, ale nie tylko, można wybrać przy przedłużeniu umowy w plusie. Wchodząc na stronę, witają nas oczywiście smartfony, ale wybrać można także smartwatche, pojazdy, rozwiązanie sieciowe i wiele więcej. Jeśli twój smartfon kwalifikuje się do wymiany, wybór na stronie Plusa jest ogromny i z pewnością znajdziesz urządzenie idealne dla siebie. W tym materiale przedstawię jedne z najciekawszych propozycji, na które zdecydować się można na stronie operatora. Miłośnicy urządzeń z jabłkiem wybrać mogą na przykład najnowszego, ale wcale nie najdroższego iPhone'a 14. Urządzenie dostępne jest w wielu kolorach, także w atrakcyjnym żółtym. Osobiście jestem użytkownikiem Androida, natomiast 14 to po prostu bardzo dobry smartfon. System jest intuicyjny, ekran dobry, a wydajność i wsparcie aktualizacjami wystarczy na lata. Po przesiadce ze smartfona na Androidzie o typowej wielkości wrażenie zrobiły kompaktowe wymiary. Design także rzuca się w oczy. Może się podobać i z pewnością urządzenie różni się od androidowego towarzystwa. 14 zrobiła na mnie na tyle dobre wrażenie, że wybierając następnego smartfona, na pewno rozważę propozycję Apple. iOS z pewnością nie jest dla każdego, ale jeśli masz chęć wypróbować system Apple, iPhone 14 jest do tego świetnym kandydatem. Oczywiście bez żadnych problemów, urządzenie połączyło się z siecią 5G w plusie, a iPhone zasięgu nie tracił nawet w armińskich lasach. Dla użytkowników Androida zarekomenduję Motorola Edge 40 Pro, która jest kompatybilna z 5G Ultra Plusa, oferującym prędkość do 1 gigabita na sekundę. Urządzenie charakteryzuje się fantastyczną specyfikacją i niemal czystym Androidem. Szczególnie jeśli smartfony nie zmieniały się od dłuższego czasu, duże wrażenie robi szybkość ładowania. 125-watowa ładowarka dołączona do zestawu pozwala na kilka godzin pracy po dosłownie kilku minutach ładowania. Pudełko kryje też przezroczysty case, dzięki czemu od razu możesz chronić swój telefon na przykład przed upadkiem. Poza tym jest to po prostu flagowiec. Mamy tutaj najlepszy procesor, który zapewni zapas wydajności. SOC w połączeniu z szybkim internetem przekłada się na rewelacyjne działanie niezależnie od dostępu do Wi-Fi. Osobiście bardzo podoba mi się wzornictwo i nawet w czarnej wersji kolorystycznej. Modka naprawdę wygląda świetnie. Nie sposób zapomnieć o niesamowicie wygodnych gestach motoroli. W każdych warunkach szybko można na przykład włączyć latarkę. Fotograficznie jest naprawdę dobrze, ale nie aż tak jak w przypadku następnej propozycji. Jak na zaskakująco kompletnego i bardzo udanego smartfona, urządzenie zostało bardzo korzystnie wycenione. Oferty na Motorola, ale też na inne polecane urządzenia, znajdziesz na stronie Plusa. Jeśli możesz wydać więcej i potrzebujesz bezkompromisowych fotek, warto rozważyć najnowszy smartfon Huawei. P60 Pro to świetnie wyglądające urządzenie, którego możliwości fotograficzne robią niemałe wrażenie. Z P60 Pro korzystam już od ponad miesiąca i zdjęcia, szczególnie z obiektywu oraz nocne, nie przestają zachwycać. Świetnie wypada też rejestrowanie materiałów wideo. W efekcie, nawet korzystając z innych smartfonów, na wycieczki chętnie zabierałem P60 Pro. Poza tym urządzenie wyróżnia się fantastycznymi głośnikami, świetnym ekranem i niezłą baterią z szybkim, bo 88-watowym ładowaniem. Jest to też sprzęt dla osób, które chcą się wyróżnić. Tył białego urządzenia pokrywa masa perłowa, dzięki czemu nie ma dwóch takich samych P60 Pro. Jeśli chcesz wydać mniej, ale potrzebujesz smartfona z bardzo dobrym OLEDem, warto zdecydować się na Samsunga Galaxy A53 5G. Popularny średniak Samsunga nie ma się czego wstydzić. Aparaty robią niezłe fotki, a rezultaty podejrzeć możemy na jasnym i nasyconym wyświetlaczu AMOLED. Warto wspomnieć, że oferują odświeżanie na poziomie 120 Hz. Smartfon obsługuje 5G. Więc wykonane fotki błyskawicznie udostępnimy znajomym czy wrzucimy do chmury. A53 wyposażono w intuicyjną i użyteczną nakładkę Samsunga, a akumulator ma identyczną pojemność 5000 mAh co we flagowym S23 Ultra. Przedstawiciel serii A ma jednak mniejszy wyświetlacz i mniej prądożerne podzespoły, więc czas działania na jednym ładowaniu powinien być zauważalnie dłuższy. Będąc przy Samsungu warto wspomnieć, że na przedłużenie umowy w Plusie możemy wybierać nie tylko smartfony. Gadżet, który od blisko pół roku pokazuje mi powiadomienia i rejestruje aktywności, to fantastyczny Samsung Galaxy Watch 5. Sprzęt wybrałem w wersji 44 mm, która oferuje duży i czytelny wyświetlacz. Pomimo sporego ekranu, sprzęt jest zaskakująco wygodny. Na co dzień nie czuję, że mam coś na nadgarstku. Wygląd jest oczywiście kwestią gustu, natomiast Samsung Galaxy Watch 5 oferuje minimalistyczny i bardzo uniwersalny design. Zegarka używam też do śledzenia snu, pomiarów podstawowych parametrów życiowych czy sprawdzania pogody. Według mnie najlepsze są jednak płatności zbliżeniowe, obsługa asystenta głosowego, w tym sterowanie inteligentnym oświetleniem, i dostęp do kalendarza. Osobiście często miewam problemy z połączeniem internetowym w domu, ciekawą alternatywą jest modem i router ZT. Zestaw MC889 i T3000 jest w stanie odebrać sygnał sieci 5G i rozesłać go po domu za pomocą Wi-Fi 6. Sprzęty ZT cechuje szybka konfiguracja i bezproblemowe działanie, a w połączeniu z kartą SimPlusa liczyć można na stabilne działanie i fantastyczne parametry sieci. W efekcie bez problemu grać można nawet w gry sieciowe. Jak widać na przedstawionych przykładach, na przedłużenie umowy w Plusie wybrać można mnóstwo fantastycznych urządzeń. Zdecydować się można na smartfony od tanich modeli po flagowe konstrukcje. Twój smartfon działa jeszcze wystarczająco dobrze. W takim razie rozważyć możesz smartwatcha lub na przykład modem z routerem. A które z poleconych urządzeń było dla Ciebie najciekawsze? Daj znać w komentarzu. Tymczasem ja się z Wami żegnam, do następnego, cześć!